Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Bardzo mi miło się z Wami widzieć. E, już tutaj musiałem przerzucić obs na inne okno, tak czy siak. Bardzo się cieszę. Zapraszam oczywiście na stronę Ergolkom, jeśli chcecie zrobić zakupy piłkarskie. E, a my przechodzimy już do świata. E, naszego świata oczywiście, e, fifowego, w którym sezon się zakończył bardzo ciekawymi rozstrzygnięciami. Co prawda trzeba się mocno skupić przy nich, ponieważ tak. E, Brugia wygrała Ligę Europy za to Borussia Gladbach wygrała Conference League chociaż tu jest to pomylone a Manchester City wygrał Ligę Mistrzów. No ale oczywiście, jakby tutaj jest to pomieszane dodatkowo jeszcze co ciekawe, Stuttgart wygrywa e, puchar. Tak więc to są naprawdę duże rozstrzygnięcia, powiem szczerze, duże, bardzo duże wręcz. No a my teraz przechodzimy sobie do zakończenia tego sezonu, w którym mamy parę rzeczy do zrobienia. To nie jest broń Boże, tak, że my tutaj zaraz stwierdzimy, że, że nie ma żadnej roboty i, i, i że, że jest koniec. Zatem tu sobie pauzujemy. Mamy sprzedanego Schredera, wycofaną ofertę za. Na prowadzenie reprezentacji Węgier, ale to nas zupełnie nie interesuje. Coś się stało Rejsowi, ale to też jakby nie jest teraz istotne. Czy Ty wróciłeś, może z jakiegoś wypożyczenia? Bo ja Ciebie nie kojarzę. Znamy tutaj już jakiegoś tego Węgra, który wyglądał ciekawie. Wiecie co? No, teraz tak naprawdę to plan jest taki: najpierw podsumować sobie sedno, jeśli chodzi o naszych zawodników, chociaż tak naprawdę, jakby plan kadrowy, już jakiś tam zbudowany mamy. Następnie przejrzeć duże kluby w porzukiwaniu swoich zawodników. A jeszcze zanim to wszystko, chciałbym zobaczyć tabelę, ale nie w celu sprawdzenia naszego miejsca, bo my je doskonale znamy. Bezpośredni awans. Mnie interesują, słuchajcie. Tak samo nie y, Conference League, mnie interesuje, yy, mnie interesują baraże, tylko czy te baraże były, bo, no bo powinny być, ale tutaj nic takiego nie mamy pokazanego, okej, okay. yy, więc no ciekawy jestem, czy bezpośrednio awansuje yy, Werder, bo jeśli, no wydaje mi się, że tu jest baraż, bo też ten zielony jest w innym kolorze i mamy też wywalczyć bezpośredni awans, więc jakby samo to stwierdzenie zakłada w sobie istnienie barażu. A gdyby udało nam się um, gdyby udało się nie, nie, nie awansować werderowi, to by była dla nas super informacja. Słuchajcie. Podsumowując sezon, um, oczywiście z zawodników, którzy grali, to tak. Mamy tutaj tego naszego drugiego bramkarza, czy też no, obecnie drugiego. Nie wiem, jaka jest jego przyszłość. To się rozwiąże w zależności od tego, jakiego kupimy pierwszego bramkarza. Um, tutaj będzie to wszystko istotne. Ten młody się um, rozwija, plus cztery oceny ogólnej, no powiem szczerze. No on w tym Heidenheim naprawdę fajnie popracował Jest warto, żeby się nad nim zastanowić Darek mamy Winklera, plus 20 W sezonie, to może być jeden z moich rekordów Fantastyczny sezon w jego wykonaniu Trzy gole zdobyte, trzy asysty, dwie asysty No ten ziomek naprawdę Ma potencjał i radzi sobie znakomicie Dalej, Joe Scully um, Zawiódł mnie, mocno mnie zawiódł Bo liczyłem, że ten rozwój będzie szybszy Zagrał 10 spotkań, więc wcale nie tak mało No i tutaj liczyłem, że ten złoty Jakby złota karta będzie Bliżej. Nie znaczy, że się go pozbędziemy ale na pewno to nie jest taka um, forma, w jakiej chcielibyśmy, żeby był. Kownacki w 13 meczach dał 4 gole, więc w sumie nie najgorzej. 6,60 średnia ocen. Zobaczymy, jak to będzie z Polakiem dalej. McKenzie um, no, zbliża się do karty złotej. Na pewno przyszły sezon będzie dla niego bardziej wymagający, ale z tego transferu jestem całkiem zadowolony. Mamy oczywiście Mefferta, który nie zaliczył danego sezonu. Um, Tom Trybul, trybu, 30-latek. Powiem szczerze, um, tutaj mocno zastanowimy się nad jego przyszłością. Daliśmy mu pracę na Rok, zagrał 17 spotkań, ale wydaje mi się, że tutaj powinniśmy ściągnąć w sumie, wiecie co, albo kogoś z doświadczeniem e, tak samo wiekowego jak on, ale lepszego, albo kogoś młodego. Kone zaczął się naprawdę prostować w końcówce sezonu i bardzo mnie to cieszy. Kozłowski, moim zdaniem, 6,30 średnia ocen to nie jest zła średnia na tak młodego zawodnika. On ma 19 lat, tak więc ten środek pola. To jest, to jest, przyszłość, słuchajcie, to jest piękna sprawa. Ym, dalej mamy białka 690, bardzo udany sezon, wskoczył na złoty poziom, to naprawdę jest piłkarz, który wygląda bardzo dobrze. Sony Kitel i powiem tak, Sony Itel musi dostać bardzo dobrą ofertę, inaczej on nigdzie się nie ruszy, bo Jestem fanem, 16 goli, 6 asyst, piękna sprawa Winsheimer, tyle bramek co Białek Ale dołożył 3 asysty, bardzo dobry sezon Pamiętajmy potem, że Białek grał na 9, a ten przesunięty został na bok Ale jestem z niego mega zadowolony Weber, no i to jest taki, kurs. hmm, hmm, hmm. Trochę zaczęła się prostować ta średnia, ale słuchajcie, no w 35 meczach sześć czystych kątów z jego udziałem. No to nie jest ten poziom. Sebastian troszkę lepiej, ale ogólnie no środek obrony wydaje mi się, że będzie potrzebował jednego doświadczonego zawodnika, który zna ligę, takiego, który będzie prowadził jednak tą naszą całkiem młodą obronę Webera i, i, i tak dalej. Tu musimy kogoś dołożyć. Leibold, zobaczymy czy zostanie, czy nie zostanie, no ofensywnie radził sobie nieźle, no szczerze powiedziawszy ja bym z tym piłkarzem został, bo e, warto mieć też kogoś takiego z, z naszej drużyny, z naszego klubu e, Kinsombi odejdzie, to był gorszy sezon niż poprzedni, ale, ale nadal dobry i, i znaleźliśmy mu fajne miejsce, e, Fernandesz 6,60 jest bardzo dobra ocena po 40 meczach z taką, okono, o, 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 e, z taką obroną jaka była Wagnoman no nie wiem, co o nim myśleć. Nie wiem, co o nim myśleć i nie umiem go jakoś zweryfikować. No i oczywiście Rejs zagrał najwięcej spotkań. Holenderski zawodnik, słuchajcie, w drużynie 10 asyst, 6 bramek. Jego musimy, słuchajcie, jego trzeba pilnować będzie i to naprawdę jak, jak oka w głowie. Nie przedłużam kontraktów na razie przed awansem do Bundesligi z jednego prostego powodu. Nie chcę, jakby tutaj, irytować zarządu podwyżkami. Wracając z wypożyczenia, a w zasadzie wraca z wypożyczenia Valente, jego za tym chętnie zobaczyłbym sobie tutaj w. W naszym zespole Ale nie mogę tego zrobić No to zobaczymy już go w przyszłym sezonie Zatem słuchajcie, to był naprawdę Dobry sezon, to był naprawdę Znakomity sezon w naszym wykonaniu Był bezpośredni awans był, było Mamy fajną drużynę, gdzie naprawdę Wielu piłkarzy jest młodych, więc to jest To jest fajna baza, tylko teraz Musimy naprawdę się wzmocnić Nie trochę, ale bardzo Bardzo, bardzo, żeby No żeby nie spaść no i fajnie by było też zapewnić sobie kurczę solidne miejsce w tej Bundeslidze. Ja nie mówię o walce o puchary w pierwszym sezonie absolutnie, ale dobrze by było tak mocno się złapać tej Bundesligi w pierwszym sezonie już, zatem ym, szykujemy się oczywiście na przedsezonowy ym, turniej, ale do tego przejdziemy za chwilę, oczywiście jak to zwykle bywa na początku, w ogóle mamy bardzo mocną grupę tego przedsezonowego ym, tych przedsezonowych rozgrywek, jak to bywa na początku no właśnie, poczekajmy aż odejdą ci zawodnicy zatem Zombie odchodzi ym, przychodzi do nas Busio ym, Werner odchodzi, Meffert odchodzi, ym, Fernandez odchodzi, więc ym, tutaj jakby fajnie, że żegnamy już tych zawodników no i teoretycznie, gdybyśmy mieli już dziś rozpocząć sezon, no to gralibyśmy w taki sposób z Kozłowskim oraz z Kone, eee, w ten sposób by to wyglądało. No, nie wygląda ta jedenastka najgorzej, ale czy, ta czy ten skład wygląda na taki, który ma szansę się utrzymać? No właśnie, przede wszystkim bramkarz. To powinien być nasz cel. Numer 1 e, i po golkipera będziemy chcieli się udać. Przede wszystkim, zawsze jest możliwość, że ktoś gdzieś nam umknął. Zatem, e, to co teraz dla mnie jest najistotniejsze, chciałbym zobaczyć, czy nie ma jakiegoś piłkarza, e, któremu kończy się kontrakt, bo e, a w zasadzie skończył się kontrakt, bo to może być zawodnik, który. Będzie dla nas ciekawy. Zatem weźmy bramkarze, zobaczmy. I może będzie tutaj ktoś, na kogo warto by było postawić. Chcę zobaczyć, no wydaje się, że tutaj zobaczymy cały przekrój bramkarzy. Okej, okay, to mi się podoba. Już tam widziałem Jacka Batlanda. Powiem szczerze, nie miałbym nic przeciwko Jackowi Batlandowi. To, to wydaje się być wzmocnienie całkiem, całkiem przyzwoite. Ale ja zejdę sobie do końca i od końca będziemy sobie to śledzili, bo wydaje się, chociaż H. Ha... Oj, no nie zobaczymy wszystkich bramkarzy. Więc zobaczymy. O, proszę bardzo. Marvin Hitz, jest to jakaś opcja. E, idąc wyżej, mamy Tomahitona, no ale to, to bez przesady. Jest Azard, e, ale wątpię, żeby był spokrewniony z tymi Azardami. E, dalej mamy. Hmm. Najbardziej to bym chciał kogoś z, z Niemiec, nie? To by było na pewno ten. Guzan jest oczywiście znany. E, no dobrze, ale przejdźmy się wyżej spokojnie. prześledźmy sobie ten rynek golkiperów, no bo to jest. Istotne. Funk. Nazwisko dobre. Zobaczymy, jak tam Skillsy. E, jest młody 22-letni Fofana. Przyjrzyjmy się jemu. E, jest Fisher 19-letni. Szukający nowego klubu. Zobaczmy. E, idąc wyżej. Emmings. Zobaczmy tego Dane. E, no, zobaczmy też tego Belga. Chociaż on nie wygląda najlepiej. No dobrze, idźmy wyżej. Idźmy wyżej, bo tutaj naprawdę liczę, że zobaczymy zaraz kogoś takiego, kogo naprawdę bez wahania będziemy gotowi podpisać. E... Zobaczmy Amerykanina, bo tych też jest coraz więcej w naszym klubie, więc ten rynek powinien dla nas się powoli otwierać. No jest oczywiście Jack Butland. E... Zobaczymy, jak to będzie z nim wyglądało. E... Hmm, hmm, hmm. No dobra, wyżej, wyżej, wyżej. Czy jest ktoś jeszcze tutaj e, ciekawy? Widząc tych na B, już, już liczyłem, że będzie byrki w pewnym momencie. Jest Bartosz Białkowski, ale to już wydaje się być. No nie ten moment, żeby go ściągnąć. E, a zobaczmy tego Francuza. Ale no, no nie wygląda, on nie rokuje za dobrze, prawda? E, ten belk nie wygląda najgorzej. No ja zdaję sobie sprawę, że tutaj część z tych zawodników, no to będzie dramat na dramaty. Ale może zdarzy się ten jeden, e, no który będzie naszym. Nowym bramkarzem Zatem e, idziemy sobie do góry e, Adams e, Przepraszam Pies zaczął chrapać I mnie to strasznie e, rozbiło Dobrze, tak więc patrzymy sobie teraz na Na, 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 na Niemcy e, Zatem zobaczymy sobie Niemców Jak to wygląda e, Czy tutaj może kogoś nie zauważyliśmy e, Czy jest ktoś Z jakimś takim no, dużym nazwiskiem nie? No bo to jest fajnie, żeby był ktoś taki że, że patrzysz i, i od razu kojarzysz. No tutaj niestety nie ma nikogo takiego. Zatem spojrzymy sobie jeszcze na e, Austrię. No bo to jest też kierunek, który powinien być dla nas ciekawy. E, no nie. No i zobaczymy sobie jeszcze Szwajcarię. E, no bo to jest także kraj, z którego fajnie by było ewentualnie kogoś wziąć, chociaż nie wydaje mi się, żeby była szansa na to, że jest jakiś. Chociaż bardzo dużo tych szwajcarskich wolnych bramkarzy, Jakupowicz, znane nazwisko, no ale to no, no nie ten wiek już, no to absolutnie nie jest ten wiek. Zobaczmy sobie tego gościa, tak więc e, po wielu bramkarzy jakby wyciągnęliśmy swoje łapy, ale nie jestem powiem szczerze, tutaj jakoś strasznie. E, nie jestem, powiem szczerze, tutaj jakoś strasznie wiecie. Mocno e, nastawiony pozytywnie. Zobaczymy, zobaczmy sobie także wolnych e, niemieckich piłkarzy. A nuż będzie tutaj ktoś, kogo e, chcielibyśmy podpisać. E, jest ten zawodnik, wyglądający bardzo przyzwoicie w niektórych e, elementach. Jest Erik Durm, który ma już 31 lat. Właśnie poczułem się niezwykle staro. E, no dobra, ale schodzimy niżej. No, ja to bym szczerze powiedziawszy chciał zobaczyć kogoś po pokroju, nie wiem, Boatenga, albo wiecie, kogoś tego typu, em, ko, kto, kto naprawdę podniósłby niesamowicie mocno jakość naszej obrony. Kimś takim po części mógłby być Szkodran Mustafi, który. E, no, nie mam ja wam jak tego pokazać, co się tutaj dzieje, więc stwierdził, że się ułożył mojej torbie. Z... Gościu, te koszulki są bardzo drogie. Będzi, będzie, 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 będzie. Przepraszam. E, dobrze, zatem jest Mustafi. Mustafi jest ciekawą opcją, przyznam szczerze, do obrony, e, ale schodząc niżej, e, jest też ten Młodzian. Zobaczmy, może będzie ok. E, no dobra, e, jeśli chodzi o pomocników, czy widzimy tutaj takiego, którego od razu chcemy do nas e, ściągać? Jest Flik, bardzo dobre piłkarskie nazwisko, musimy go sprawdzić. E, I patrząc niżej, niżej, niżej. Hmm. No, oczywiście, tutaj może być paru ciekawych yy, młodych piłkarzy, ale z drugiej strony, jeżeli są tak młodzi, yy, a, a są tutaj, to znaczy, że yy, nie byli wystarczająco dobrze na swoje kluby, prawda? Yy, jest ten skrzydłowy, którego mamy na liście. Yy, zobaczymy, co z nim zrobimy. Yy, zobaczymy sobie tego suska. Yy, czemu nie? I schodzimy niżej, niżej. No, ok, zobaczmy sobie Ciebie jeszcze. No i czas na napastników. Ciekawy jestem, tego znamy, to wiem Ale może będzie jeszcze ktoś taki Wow, kogo bym się tu zupełnie nie spodziewał Jest Max Cruze. To jest zawsze do takiego klubu jak nasz zawodnik Ciekawy do tego, żeby go rozpatrzeć Rozpatrzyć Dalej mamy No ale tutaj nie ma nikogo ciekawego zupełnie Dobra, tak więc te scoutingi mamy porobione A teraz dla mnie Najważniejsze jest to, żeby zobaczyć Bundesliga, słuchajcie, to jest najistotniejsze. Chciałbym zobaczyć Bundesligę, jak ona się prezentuje. Relegation match, okej, okay, czyli. Ale to, to dopiero przed nami jest, bo to 2024, mamy 2023. Zatem musimy zobaczyć już teraz skład po prostu Bundesligi i w tej Bundeslidze nie ma. Werderu Brema, zatem tutaj, ooo, zakupy, zakupy, zakupy w Bremie e, się szykują. Piękna sprawa, to mnie bardzo cieszy oczywiście. E, więc od razu przejdźmy sobie na nasz transfer e, hub. E, nie wiem, o czym pomyśleliście innym i zobaczmy sobie zawodników, którymi możemy się zainteresować, bo między innymi jest tutaj ten Felix Agu. Który moim zdaniem jest piłkarzem Którego naprawdę warto by było do nas e, Dokoptować Szczerze tak uważam Mamy możliwość też e, pójścia po tego Jansena e, No tylko pytanie Jeżeli go weźmiemy To musimy pozbyć się No właśnie Kownackiego e, No bo był e, tego Białka nie widzę żebyśmy sprzedawali Windheimera tak samo nie widzę żebyśmy sprzedawali No chyba że po prostu e, Żegnamy się Z Winzheimerem jako skrzydłowym jako napastnikiem, i rozważamy go jako skrzydłowego, prawda? Jest to jakaś opcja, ale uważam, że po tego Jansena naprawdę warto by było pójść, bo nam taki napastnik, napastnik. Bardzo by się przydał, taka po prostu klasyczna dziewiątka. Dodatkowo, no będziemy musieli po, poczynić wzmocnienia na każdym froncie niemalże. Zastanawiam się, nad ewentualnym wypożyczeniem też może napastnika, bo to byłaby spoko opcja. No bo jesteśmy wreszcie klubem, do którego można wypożyczać, i to jest istotne 41 milionów euro. Teoretycznie dysponujemy za tym gigantycznymi pieniędzmi, ale patrząc na skalę potrzebnych wzmocnień to tutaj naprawdę e, trzeba będzie bardzo bardzo mocno się postarać. E, Busio dostał numer 7, e, z całym szacunkiem dla niego, ale nie, e, ósemki tak samo nie dostaniesz, kto ma ósemkę w ogóle? Kozłowski, dobra. E, myślę, że możemy tobie zaproponować 27 siódemkę na przykład. No nie możemy, to możemy 25 Ci zaproponować, więc to mamy zrobione. No i przede wszystkim nasze skupienie powinno powędrować w kierunku bramkarza. To jest, to jest ta postać, która jest dla nas najważniejsza. Ty jesteś zdziwiony, że Cię sprzedajemy, ale po prostu poszukujemy opcji. Prowadzenie kadry to nie jest to, co mnie interesuje. Gramy teraz z Burnley, to, to nie będą łatwe spotkania oczywiście. Propozycja transferowa, akceptujemy ją do oni na tym skorzystają, a my tego zawodnika absolutnie nie potrzebujemy. E, zatem, no co, jesteśmy gotowi na ten pierwszy mecz. Paru zawodników jest lekko jeszcze takich zardzewiałych, ale wydaje mi się, że tutaj nie powinno być problemów. E, najgorzej jest z doborem kapitana drużyny tak naprawdę. I wydaje mi się, że tutaj. No, zobaczymy, na kogo postawimy. Na razie Sean Lau jest kapitanem, ale no nie jestem przekonany, czy on będzie tak często grał. Eee, no zobaczymy, jakie będą też te zmiany w obronie. Na pewno tak. Eee, zadebiutuje tu Busio. Winkler teoretycznie tu może grać, ale nie może tu grać, więc zagra tu Kone. No i Rejs jest piłkarzem, który, którego zmieni tribul, bo chciałbym, żeby ten eee, tutaj był jak gdyby w oknie wystawowym. Zatem z Burnley gramy pierwsze spotkanie. Eee, wygrywamy ten mecz. Sonny Kittel w gadzie. Tribul strzela dwa gole. No, to się chłopak zmotywował, ale powiem szczerze, no. Wydaje mi się, że to jest piłkarz, którego powinniśmy sprzedać i na pewno potrzebujemy defensywnego pomocnika, takiego, co do którego nie będzie wątpliwości. Ja mam w głowie już jedno nazwisko. Jest to może mało oczywisty piłkarz, ale w moim odczuciu to by był taki e, zawodnik, który. Doskonale by tutaj pasował do tego, jak chcemy grać. Piel Emir Hoiberg, ale przyznam szczerze, ja nie wiem czemu byłem przekonany, że to jest zawodnik 31-letni. No, w, te, w takim momencie, to, to nie ma możliwości, żebyśmy go kupili, prawda? E, byłem przekonany, że to jest zawodnik dużo, e, dużo młodszy. E, mamy tutaj oczywiście także paru piłkarzy, na których możemy zwrócić uwagę, na przykład e, tego pana. No, wrzucimy ich sobie tutaj. Pokończyły im się kontrakty, więc warto mieć ich e, gdzieś. Gdzieś na uwadze. Piłkarzem, który też mógłby być dla nas interesujący to jest... O Boże Święty Dachud. Tylko że to nie jest taka szóstka o jakiej myślę w sumie troszeczkę. O, tak jest. Dachud 27 lat. No, my jesteśmy na takim poziomie, w którym moglibyśmy go zainteresować, no ale to jest znowuż zawodnik taki jak Kozłowski i zawodnik taki jak e, posiadany już przez nas Rejs czy też Kone. A my chcemy takiego naprawdę defensywnego pomocnika z prawdziwego zdarzenia, i to jest coś, co, e, co będzie problemem. Musimy kogoś takiego znaleźć. E, Mamy oczywiście nie zapominać o używaniu zmian, no ale przy symulacjach to jest trudne. Znamy już tego Węgra, ale nie ma opcji, abyśmy e, po niego poszli. Jest Pedro Biank. Zawodnik z dużym doświadczeniem w lidze włoskiej. Zastanawiam się, jest też Jędrzejczyk, ale e, z całym szacunkiem dla jędzy, ten pociąg chyba już odjechał. Karim Benzema nie przedłużył kontraktu. No, jest dużo zawodników, którzy naprawdę tutaj e, są mocno interesujący. No, ale to, że Benzema jest obecnym piłkarzem bezrobotnym. Ciekawa sprawa. Dobrze, gramy z Niceą. Przed tym meczem oczywiście znowu zrobimy sobie cały zestaw zmian. Od pierwszej minuty wystąpi Walente, który walczy też o to, żeby pozostać w składzie, bo to wcale nie jest powiedziane, że on zostanie. Lewe skrzydło to będzie Kownacki, zatem on wychodzi z młodzieżą. Środek obrony to będzie Mackenzie tym razem. I tu zobaczymy sobie Webera. Kolejny mecz z rzędu. Z lewej strony Leibold. Tym razem jednak... O, to możemy w sumie zrobić... W ten sposób, i tutaj zapraszamy Scaliego. Bramkarz zostaje ten sam. Race zmieni się z tre, e, Tribulem, Trybulem. Zobaczymy, jak pójdzie. E, tu zaprosimy, dobra, Race po raz kolejny. I tu Busio drugi mecz z rzędu. No chcę, żeby Amerykanin tutaj e, grał jak najwięcej, żeby się wdrażał. E, przegrywamy 2 do 1, ale to nie jest jakiś, jakiś wielki problem. Nie ma co się oszukiwać. Fajnie, że e, brameczka jedna wpadła. W tym momencie jednak warto by było też pójść do planów rozwoju, bo troszeczkę e, zawodników nam się pojawiło e, i nie znaczy, że każdy e, będzie miał teraz e, taki trening, jak powinien. Zatem tutaj mamy Wagnomana na zbalansowanym. E, aczkolwiek to myślę, że nie wpływa na to, że jest ziomek w beznadziejnej dyspozycji. E, dajmy mu atakującego obrońcę, żeby wrócił troszeczkę, może tutaj, do formy. Jeśli chodzi o ciebie, Busio, to ty masz wszystko całkiem równe, e, ale nie najlepsze. Zatem ja bym chciał, żebyś ty na razie poszedł. No, play tego nie zrobimy z ciebie defensywnego pomocnika na razie, ale takiego, który będzie pracował w odbiorze, na pewno postaramy się zrobić. Więc Busio tu pracuje. Dalej, Valente wrócił na zbalansowane treningi. No, ja bym chciał, żebyś ty, Mordo, poszedł w tego mobilnego napastnika, bo to jest dla mnie istotne. Zatem, Valente tutaj trening ma zrobiony. Zobaczmy, czy jeszcze ktoś jest tutaj na. Yy, zrównoważonym nie wydaje mi się, chyba tutaj wszystko jest tak jest. Tu mamy wszystko już yy, zrobione, nic nie jest defaultowo. Dobra, tak więc słuchajcie, nie jest źle. Jeśli chodzi o, o to, jak to wygląda, Skali dostaje propozycję z Hetafe na wypożyczenie, a Watford chce yy, naszego defensywnego pomocnika. Wydaje mi się, że z nimi możemy spróbować odrobinkę się tutaj, wiecie, poszarpać. Zatem yy, dajemy taką propozycję. Lone? Yy, nie, 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 nie. Ja nie chcę Skali wypożyczać. Ja nie chcę Skali jego wypożyczać. Odrzucamy na razie przejście do Hetafe. Chciałbym z tego chłopaka mieć jeszcze, e, jeszcze mieć go pod swoim okiem. Gramy teraz z zainteresowanymi. E, Skali zresztą w tym meczu wystąpi. E, w tym spotkaniu zagra sobie na lewej obronie. Tu zapraszamy Mackenziego, e, Dobra, to jest tak, jak być powinno. E, tu zagra sobie Kozłowski. No nie, Kozłowski tu nie zagra, Konę tutaj zagra. E, pięknie, Kozłowski wystąpi. No i super. No i mamy to zrobione. Zatem szybka symulacja meczu z Hiszpanami. Gdybyśmy wygrali, byłoby fajnie, ale wątpię. Chociaż nie. Remisujemy. Więc mamy cztery punkty. Więc wydaje mi się, że jest szansa, w obliczu porażki Nicei, przejść dalej. Tak jest. Będziemy grali z FC Porto. Miło. Mamy, słuchajcie, ustaloną możliwość sprzedaży Trajbula, Ja się na to zgadzam, bo wydaje mi się, że w tych pieniądzach jesteśmy w stanie znaleźć kogoś w miarę podobnego, i to jest dobry moment, po prostu na jego przejście do Ligi Niemieckiej. Boże, Ligi Angielskiej. E, widzimy tutaj także Andre'a Andersona jako wolnego zawodnika, ale my po Włochach nie będziemy sięgali. Ja nie chcę Włochów u nas, bo e, nie czuję absolutnie e, ściągania zawodników e, z Włoch do Ligi Niemieckiej. W moim odczuciu nie ma szansy się to udać. Sergio Aguero e, odszedł z Barcelony, jest teraz także piłkarzem wolnym, no ale Aguero to. To, 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 to nie jest ten moment, żeby ściągać Aguero. To, to, nie jesteśmy taką drużyną, żeby móc mu zaproponować granie. Gdybym był Bayernem, to może na przykład na drugiego napastnika to byłoby coś. Toni Kroos w Atalancie, to ciekawy transfer. My dostajemy propozycję transferu Lemana, którą akceptujemy absolutnie tutaj bez wahania. E, no i co? Czekamy na kolejne dni. W dodatku tak naprawdę warto by było zobaczyć, czego ten zarząd od nas chce. E, bo to jest ciekawa sprawa. E, jeśli chodzi o międzynarodowe, to nic. E, mamy w środku tabeli mamy 1,16, finanse. E, mamy zwiększyć wartość klubu i zredukować y, zarobki, ale to już jest zaliczone, więc nie wiem, czy to nam się uda. No tutaj mamy średni wpływ na to. E... A nie, mamy jednego ofensywnego zawodnika e, podpisać e, kluczowego. Dobrze, 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 dobrze. To mi się podoba, bo e, będziemy na pewno po kluczowego zawodnika jakiegoś szli. No te scoutingi trwają u nas naprawdę teraz kawał czasu. Troszeczkę mnie to, e, nie będę ukrywał denerwuje, no bo potrzebujemy szybszych, szybszych szybszych wyników tych scoutingów, no dobra, ale czekamy gramy teraz z Porto duża część drużyny jest zmęczona w przeciwieństwie do naszych rywali, ale no tak bywa czasami, zatem tak Valente na ataku, na prawej stronie Winkler albo Valente z lewej strony, tutaj Kownacki. No, to w ten sposób zagramy sobie. Dalej, tu zaprosimy sobie Busio. Kozłowski zagra. Na prawej stronie skali, w środku obrony Mackenzie. W bramce. Zagrasz sobie ty. E, mocno tutaj chciałbym poeksperymentować z tym składem, zatem robimy tak, bo sporto, no nie widzę nas wygrywających, zatem e, w ten sposób to wygląda. Dwa do dwóch wygrywamy sporto. <laughs> Pokarnych, piękna sprawa od zawsze wierzyłem w nasz zespół. E, cieszy mnie to bardzo mocno. Nie, naprawdę mnie cieszy to, że wygraliśmy, e, no bo to jest e, super informacja. Kolasinacz dostaje propozycję z Bolonii. No, to jest piłkarz, który chodzi mi tak teoretycznie po głowie tylko w kontekście ewentualnego wiecie, ściągnięcia na wypożyczenie, ale no, skoro Bolonia się już nim interesuje w kontekście transferu definitywnego to wypożyczenia wypożyczeniu mowy nie będzie. Wypożyczenie Moriby nie wejdzie w grę tak samo. No bo tutaj teraz możemy tak samo My myśleć o tym, żeby kogoś wziąć, wiecie, na chwilę do nas. Na pewno wypożyczenie Risa Nelsona byłoby ciekawe, bo ja się boję, czy my będziemy wystarczająco mieli. Czasu dla Valente yy, i tak sobie myślę, że można by było Valente wypożyczyć od nas, a do nas na przykład takiego yy, Nelsona, który będzie stanowił o większej sile. Miałoby to sens na pewno. No, nie ukrywam, że ja jestem. No, mam chrapkę na Mario Getze, ale on będzie po pierwsze drogi, a po drugie Mario Getze ma inną z, z dużą wadę, e, a mianowicie y, nie jest zawodnikiem przepisanym do tej ofensywnej pozycji, a potrzebujemy zawodnika właśnie na ofensywną pozycję. No dobra, na początku zobaczmy bramkarzy. Co się dzieje e, z. Tak mało mam bramkarzy, a przepraszam, Nubel, to co, co on robi? No bo to jest też mój cel numer jeden, tak naprawdę. Eee, Nubel 26 lat. No kurczę, to byłby dra to. Jest transfer idealny dla nas, nie? I to tak absolutnie idealny. No, bo jest z Niemcem, nie chcą go wypożyczyć. No, ale to jest Bramkarz na lata. Zobaczymy, czy on będzie chciał przejść, bo to, to będzie dla nas najważniejsze, nie? Ważne jest, jakby z samym klubem wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę w stanie się dogadać mięciutko i fajnie. Eee, zaproponujmy dyszkę. 19 milionów. No to z tym klubem to też popłynąłem, bo może być ciężko. Oni chcą 19 milionów. A ja nie uważam, żeby to był bramkarz warty. I nie chodzi o to, czy jest warty 19 milionów. Nie uważam, żeby on był warty o tyle więcej, niż jest wyceniony przez rynek. Rozumiecie, o co mi chodzi? Procentowo, jakby. No bo to jest naprawdę e, bardzo taka. E, Wycena powyżej stanu zawodnika. Oni do nas wrócą, ale tutaj widzę, że Bayern nie będzie łatwym partnerem do negocjacji. Mamy tutaj tego szmyta, który nas bardzo interesował. Nie pamiętam, czy mu się kończył kontrakt czy nie, ale to jest na pewno zawodnik, po którego warto by było pójść z dwóch powodów. W zasadzie. No to w sumie kurczę, gdyby. Z... Hmm. bo ten szmyt jest bardziej wielozadaniowy niż ci, których my mamy zawodnicy hmm. ten Pierre Gabriel wygląda fajnie no bo tak naprawdę w tym momencie my musimy się zastanowić i zdiagnozować te pozycje, których potrzebujemy, ale ciężko to zrobić bez yy, bramkarza bez, bez tego yy, jakby nie, dopóki nie wiemy ile trzeba będzie na bramkarza wydać w ogóle, nie, to jest problem oni wracają do nas z 16 milionami yy. No, moim zdaniem, 15 milionów to jest uczciwa oferta za Nubela, no. To jest naprawdę uczciwy deal. Oni się na to zgadzają. 15 milionów uważam to jest dobry deal. 19 to było za dużo. Tylko tak, Bayern mamy ugadany. Pytanie, co z samym zawodnikiem? 25 milionów to jest kwota, którą ja chciałbym mu zaproponować. Oczywiście będzie. Kluczowym bramkarzem i to jest coś, co e, zapewnia mu duży komfort, przynajmniej takie mam, taką mam nadzieję. Chcielibyśmy go na 5 lat e, spoko. E, brak klauzuli odstępnego akceptujemy. No i pytanie, co on teraz powie na naszą propozycję? 25 tysięcy plus e, czterokrotność tej kwoty e, na raz. Co ty na to? 31 290, ok. E, z tego byśmy zrezygnowali. Tu jesteśmy w stanie ci podnieść nawet do 500 tysięcy bonus. Bo uważam, że jakby zdaję sobie sprawę z tego, że zmieniasz klub na taki jaki zmieniasz. Z takiego jest, jakiego zmieniasz. 25 31. Dobrze. No to w takim razie. Ewidentnie tutaj ta zmiana stawek jest nieunikniona i jakby do tego trzeba. Do tego trzeba się przyzwyczaić. I tak będziemy je podnosili. No to 3 dychy. Bez bonusu. Co ty na to? 32. Eee, dobrze. Eee, 32,5 może być. No ale bez bonusu. Ale bez bonusu. Nie ma opcji, żebyśmy teraz zrobili bonus. Okej. Okay. Ale mamy go podpisanego, słuchajcie. Przekroczyliśmy teoretycznie to, co chcieliśmy dać. Z drugiej strony uważam, że naprawdę dla Nubela taki wyjątek warto zrobić, bo e, no to będzie bramkarz taki naprawdę, naprawdę topowy. To jest nasz numer jeden i to mnie bardzo cieszy. I myślę, że on sam jest też zadowolony, że teraz znowuż będzie e, ten na, numerem jeden e, i będzie grał więcej. i To też otworzy może jeszcze nie drzwi do reprezentacji, ale, ale uważam, że to jest bardzo dobry ruch dla zawodnika. No więc teraz e, musimy zastanowić się nad kolejnymi ruchami Tylko problem jest taki, no, że te scoutingi trwają tak długo no, że ciężko jest tutaj cokolwiek, wiecie, wy wykombinować jakikolwiek taki bardziej odważny ruch zrobić e, Dobrze, to co istotne, chciałbym żeby tutaj zagrał sobie Busio po raz kolejny e, Tu wystąpi sobie Scully e, I tu zagra McKenzie Dobra, tak więc mamy to zrobione e, I szybka symulacja w meczu z Niceą My nie graliśmy z nimi przed chwilą? Nie, mieliśmy ich w grupie chyba No dobra, nieważne Słuchajcie, i tak jestem zadowolony z tego Jak potoczył się ten przedsezonowy e, Turniej dla nas No i teraz to co najważniejsze Mamy całą masę zawodników e, Przeskautowanych, jednak jak widzicie Tutaj nikt nie spełnia naszych wy Oczekiwań poza Marvinem Hytsem Ale no Marvin Hits Ma tą wadę, że no, że nie wiadomo, ile on wytrzyma na tym poziomie. Dlatego ja uważam, że, e, że, to, że dobrego wyboru dokonaliśmy. Że naprawdę za, za takie pieniądze e, bardzo, bardzo uczciwe ściągnęliśmy zawodnika naprawdę, naprawdę okej. Okay. No, Marvin Hitz na pewno jest... E, ja, ja go sobie zostawię. Gdybyśmy potrzebowali rezerwowego bramkarza czy coś, to go sobie zostawiamy. E, no, ale na razie na razie nie chcę po niego iść. Max Cruze, Powiem szczerze, no to jest ciekawy zawodnik, nie? To jest naprawdę ciekawy piłkarz. Dodam go sobie do listy, bo jestem ciekawy jego losów. Nie wiem, czy będziemy go brali, czy nie. E, mamy tego zawodnika, ale to absolutnie nie jest poziom, który nas interesuje. Czowicz, e, tak samo tutaj, absolutnie nie. E, Susek, tak samo, absolutnie nie. My, my znaleźliśmy tego jednego środkowego obrońcę. Nie pamiętam, to był chyba. Nie, to nie był. To był on. Bo był środkowo-obrońca, który wyglądał fenomenalnie, ale e, może po prostu teraz już po scoutingu wiemy, że, że nie. No, wydaje mi się, że to mógł być on. E, na pewno nie chodziło o niego. E, I Erik Durm. Hm. Powiem szczerze, no Erik Durm zastanawiam jako rezerwowa opcja. Ja go zostawię sobie na liście transferowej, bo jeżeli zostanie u nas Wagnoman, to on będzie grał pierwszy skład. I to wiemy. Więc tak naprawdę, najbardziej nam by się opłacało kupić tego Feliksa Agu, bo to pozwala nam mieć w nim lewego obrońcę, prawego obrońcę i środkowego obrońcę w wagnomanie. Więc uważam, że to jest naprawdę niegłupi ruch, żeby wykonać. Bo z tego co nawet mi się wydaje, że tak domyślnie Felix Agu może grać tak, lewą i prawą obronę. Pójdźmy po niego. Uważam, że. Szkoda. No z tym arteagą nie wiemy, czy on może grać lewą i prawą, nie? Więc przydałby nam się tak naprawdę zawodnik, znowuż na dwa boki obrony. Wiem, że mamy skaliego, ale jeszcze jeden tego typu piłkarz, no bo to pozwoliłoby nam e, wtedy Wagnomana też traktować jako ewentualnego środkowego obrońca. No ten Francuz też wydaje się być opcją nie najgorszą, ale hmm. No, nie najlepiej, nie najlepiej. Możemy oczywiście także pomyśleć o ewentualnym e, wypożyczeniu. Tak samo, fajnie by było. I w sumie mam opcję, która wypożyczeniowo dla nas by była doskonała, czyli ten Wolf. Bo jeżeli byśmy nim grali na prawej obronie, to e, no jakby on może zagrać i na prawej obronie, może zagrać z przodu, na lewą stronę nie do końca, ale jego nie możemy wypożyczyć. To jest zawodnik, którego można by było kupić. Tylko tak, no. Ta obrona nie jest na tyle dobra, żebym ja chciał go kupować jako obrońcę. Rozumiecie? E, tutaj widzę, że dogadanie, ale ciekawy jestem, czy się z pensją dogadają. Więc ten Erik Durm naprawdę uważam, że nie wygląda źle jako rezerwowy boczny obrońca. E, I mówię to z zupełnym przekonaniem. Jest tutaj oczywiście jeszcze ten e, Incapi. In, 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 in no nie wiem, jak to będzie się czytało, bo Ha, w języku hiszpańskim jest nieme, piero po prostu. Eee. Hmm. A to jest lewonożny zawodnik. No, jest, je, jest duży problem. Naprawdę jest duży problem z tym, bo mamy spore pieniądze. I wydaje się, że to jest niezły, wiecie, niezłe pole do manewru, ale z drugiej strony my naprawdę musimy postępować tutaj bardzo ostrożnie. I to jest problem, że ja nie chcę postawić żadnego fałszywego kroku. Poczekajmy sobie jeszcze na koniec um, tych scoutingów, które um, dzieją nam się gdzieś tam w tle, oczywiście. Um, ale tak naprawdę, no. No, mamy bramkarza na lata, to mnie cieszy i, jakby ten problem został przez nas rozwiązany wzorowo, bo ściągnęliśmy w sumie gościa, którego chcieliśmy ściągnąć. No, tutaj nie ma o czym mówić. Tak naprawdę, teraz to, co mnie najbardziej interesuje, to ten Obiang, bo może on będzie takim defensywnym pomocnikiem, jakiego, jakiego byśmy chcieli. Zobaczmy, Pedro Obiang, czy spełnisz oczekiwania? 75 no to to nie jest ten poziom, którego byśmy oczekiwali, prawda? A my potrzebujemy takiego, kurczę, Zakarii, takiego e, Anguisy z... E, Boże, z, z Napoli. Takiego zawodnika może jak Hamza. Może jak Hamza, bo, bo to musi być taki defensywny pomocnik z krwi i kości. Na tym mi zależy. No powiem szczerze, Czaderi to jest piłkarz, po którego bardzo możliwe, że się zgłosimy. E, no jakby... Jest to popularny kierunek, żeby podpisywać zawodników z Anglii. Tak więc, no powiem szczerze, powiem szczerze, ten piłkarz naprawdę jest interesujący. Problem jest tylko taki, że, żeby go ściągnąć, no to, to jest dużo czasu. A dostajemy teraz dwie propozycje, i to są takie propozycje, no przed którymi ciężko się obronić. Um, Aston Villa. Więcej pieniędzy potrzebujemy. A tu przez przypadek odrzuciłem tą propozycję. Nie wiedziałem, że trójkątem się odrzuca. No to tak bywa. Więc uznajmy, że mail z propozycją transferową nie przyszedł. Tak więc słuchajcie, przed nami naprawdę wiele transferów, które trzeba dokonać. Label, propozycja transferowa, i to są takie kluby. Z których ciężko jest odmówić, nie? No, i ja sobie tutaj mogę, wiecie, dawać jakieś zapory, no ale co ja mam powiedzieć, typowi, nie pójdziesz do Premier League, bo nie? No właśnie, więc to jest naprawdę duży problem i to jest to, czego się obawiałem: że zatrzymać część tych zawodników to naprawdę nie będzie łatwe zadanie. Zatem yy, mamy informacje na temat dwóch kolejnych yy, piłkarzy, yy, a mianowicie wiemy już, jak wygląda chud. No i wiemy, że to absolutnie nie jest piłkarz, na którego nas stać. Myślałem, że będzie gorszy. E, mamy informacje co do załamania negocjacji z za tą Willą, To mnie cieszy, ale słuchajcie, tutaj naprawdę jeszcze w tej karierze w tej karierze dopiero teraz zaczęło się dziać i to zaczęło się dziać dużo. A co wydarzy się dalej, o tym przekonacie się e, już w jutrzejszy odcinek, na który już teraz Was zapraszam.